Czy ja osobiście z tej strony jakkolwiek się przedostałem? Mam jeszcze jakieś kolejne interesujące rzeczy w okolicy? O, rzeczywiście. Chyba idziemy z dobrej strony. O, długi miecz, niezwykłe, zobaczmy. Plus 8, długi miecz. Czy to jest oburęczne, czy jak? Czy bohaterka zmieniła? Nie. Zobaczmy postać. Ta, to jest jakaś krótka broń. Ja wolę jednak z długiej zawsze korzystać. Rzadko kiedy się blokuje. No rzeczywiście, dobra, w takim razie wbijamy. Kurde, to leczenie nie jest aż takie mocne, jak sądziłem. You don't have that enchanted barbed arrow in your quiver because you think it's pretty. It is, though, isn't it? The red shimmer is the enfeebling magic, and the spike tip is designed to splinter inside the target. Very nice. I thought you'd like that. I really hope I don't have to use it, though. It cost me a lot of gold. That's why you only have the one. Well, I only need one. Especially from this close. To mi się akurat w grze podoba. Mamy absolutnie totalnie losowych bohaterów. Jakieś są rzeczywiście rozmowy między nimi. Czy między wszystkimi kombinacjami musieli jakieś twórcy nagrać dialogi. Fajna sprawa. To jest jednak sporo możliwości. Kolejna arena. Jakieś bardziej otwarte tereny. Tędy. Gdzie ja się przedostaję? Ja wykonuję już od dłuższej pory tą misję Nieznajomy Zmysł, ale ciężko się w sumie dostać do odpowiedniej lokacji. Do samego lasu. Najpierw muszę rozdroże jednak zbadać dosyć bardziej szczegółowo, bo to jeszcze mogą być przeciwnicy na każdym kroku. Co w ogóle odpalam? Są jakieś mechanizmy. Tędy. These roots may be unbound, dweller. Seek out what holds it closed. Nie wiem, czy teraz będę to wykonywał. Jeszcze mamy kilka kwestii. Z tą Harding bym wykonał misję, już ją rozpocząłem jakiś czas temu. I nie wiem, jak to kontynuować. Bo są też jakieś misje bardziej poboczne tutaj. Co, odblokowuje jakichś wrogów? Jezu, jaki ten kopniak jest straszliwy.
Good work, everyone. Coś mi już ominęło. Mamy jeszcze w sumie trzecią. Tak. Zakombinuję. Nie mam pojęcia. Ma kolejnego wroga, żem odblokował. Mogę zawalczyć. Co, dobiłem go? A tak. Nie, morduję jakichś wrogów, ale w sumie nie mam pojęcia po co. Mam nadzieję, że się jeszcze coś odblokuje. Może tędy? Co ja kombinuję w ogóle? Kolejnego wroga odblokowałem. A, zaraz, pod R1, R2, co my jeszcze mamy? Te wszystkie umiejętności, jak z tego skorzystać? Są jakieś szybsze przyciski? R2. Coś tam bohaterka rzeczywiście wykorzystała, nie wiem, jakim sposobem. Nie było nauki takich kombosów, nie wiem. Na czym to polega dokładnie? Dobra, mocne ataki. Zaraz go przebijemy. Jak już tam wykorzystałem leczenie, nie wiem jak w sumie. Musi jakoś istnieć opcja, żeby te skały się odpowiednio ukształtowały. Nie wiem jak dokładnie. Coś mi tu nie pasuje. Jak to musi być ustawione? You were fearless. Threatening the demon of Phyranthium to his face certainly proves it. You know, it's actually the opposite. I'm afraid of what you are. And brutally honest. She didn't mention that part. I've seen demons. I know how they can corrupt. I know it won't even be your fault if it happens. I won't let someone else turn on my friends. No matter how scared I am. Good. Keep your bow close. Dobra, jakim sposobem udało mi się rozwiązać łamigłówkę? Dokładnie nie wiem jak. Wydaje mi się, że w te strony, w które kierowałem wskazówki, tam się pojawiał most, ale to też nie do końca. Nie wiem, jak ten pierwszy most postawiłem. To jakaś dziwna sprawa. Those figures are everywhere. The spirits, worshippers.
Nie wiem, w sumie wykonujemy jakieś totalnie misje poboczne. No może warto. Kopniak. To jest najbardziej efektywny. Ilu w ogóle wrogów? Co jest, panowie? Jak ja mogę szybciej wykonać ataki? R2 pod górnym. A, dobra, chyba rozumiem. Mniej więcej. Czy muszę wcisnąć... Jaki przycisk? R1? Nie wiem. Kurde. Przydałoby się jakieś umiejętności AOE w szczególności. Myślałem już, że wrogowie nieskończono się respią. A raczej nie. Coś lepszego dla Harding. Okej, wspaniale. Bo te tereny są naprawdę bardziej otwarte. No to już wykonujemy bardziej poboczną eksplorację, to z pewnością. Ale w sumie przyjemnie się zwiedza, może wykonamy jakieś interesujące kwestie, coś zbierzemy. Mamy dodatkowe informacje. Elegia o martwym duchu. Te wydrapane w korze runy zaświatła emanują prastarą godnością oraz przeszywającym odczuciem żałoby. To, co ulotne, odmienia to, co ulotne u innych. Światłość istnienia zawsze dostrzeżona będzie. Zasiane wspomnienia trwają, choć tyś wspomnieniem nie jest. Co zachodzi teraz, nie nosi imienia poza twoim. No to po raz kolejny jakieś informacje, raczej z fabułą niezwiązane. Jeszcze niżej, co ja teraz wykonuję. No to wrogowie w większej ilości. Aż ciężko przejść do reszty magów. Jeszcze mamy w sumie nową umiejętność, zobaczmy zaraz, tylko muszę się uleczyć. Czemu nie działa pod kółkiem, co jest? Teraz. No to nie było aż takie mocne. Since when did the Antom fight alongside undead? No principles are sacred when gods demand a quick conquest. Gdzie my się udajemy? Jakieś piwnice, dosyć tajemnicze. To musi być jakaś inna jeszcze misja poboczna.
Z pewnością nas gdzieś to zaprowadzi. Chyba w sumie jakaś misja poboczna w okolicy. Pewnie ją wykonujemy. Dodatkowe informacje, katedra korzeni. Gdy zaczynaliśmy, to miejsce było schronieniem dla duchów walczących po naszej stronie. By mogły zaznać chwili spokoju z dala od zgiełku bitwy. A teraz sam nie wiem. Nie ma tu zbyt wiele duchów. Nie wiem, czy stały się silniejsze, czy też może przez wojnę z Evanuris wszyscy staliśmy się demonami. Felasan. To już było kilka informacji o Felasanie. Ale kto to dokładnie jest, to nie wiem. Nie pamiętam. Raczej z nim nie rozmawialiśmy. O? W użyciu. A, dobra. Jakiś lepszy amulet, żebym zdobył. I tym oto sposobem mamy aktywuj. A to może jakieś kolejne runy? Nie? Co ja zdobyłem? Dobra, rozwalamy. Nie wiem po co, ale zaraz się dowiemy. Co to za łamigłówka? Jeszcze ogień na każdym kroku się pojawił. To ma jakiś wpływ na rozgrywkę? Nie wiem, a może jeszcze spróbujmy wrócić? Coś się wydarzy więcej? Co w ogóle wykonałem? Nie, to już więcej nie wykonam. Nie wiem, zaraz pewnie będą jakieś nowości. Patrząc na przykład na mapę. Co ja zyskałem? Punkt nawigacyjny. Nie wiem, robię jakąś poboczną naprawdę eksplorację. Nie wiem, czy jest to aż takie interesujące do odglądania. To fabuły w sumie zbytnio dużo nie ma. Ale w sumie rozgrywka jest całkiem przyjemna, muszę przyznać. Nie wiem, jak od strony oglądania. I na co mi to wszystko było? Może tędy odblokuje przejście. Whenever I use my skills, you think. Ah, this time he's definitely gone full demon. It's not personal. If you're watching me in battle, nie da rady. Leave yourself open to our actual enemies. The power of the demon-possessed assassin should make up for how twitchy everyone else gets, right? W sumie nie jestem pewien, czy te schody w ogóle tu wcześniej były. Kurde, nie mam pojęcia. Może musieliśmy wszystkie akcje w sumie wykonać. Teraz już nie wiem. Look. The statue that controls those bridges is broken. Doesn't matter. We can figure this out. No tu się dalej nie przedostaniemy, chociaż chyba z drugiej strony już wcześniej byłam. Już wszystko zablokowane. Muszę jakiegoś przeciwnika załatwić dopiero wtedy. Tędy? Chociaż jakoś chyba byliśmy na samym początku, jeżeli dobrze pamiętam. Jestem prawie przekonany. Tyle, że udało się zrobić jakiś postęp i odblokowałem korzeń, który teraz mamy do rozwalenia. To jest chyba jakąś nowością.
Okej, okay, kręte ścieżki, zadanie ukończone. Odblokowano nowy poziom do eksploracji. Raz, Las Arlatan. Następny jest nowy poziom do eksploracji. Powróć do tej lokacji na mapie świata lub poprzez Eluvian Rozdroże, by odkrywać i wypełniać dodatkowe misje. Światło w oddali. Ta dziwna kraina, do której zabrało mnie lustro, musiała być wcześniej rozbita. Na sąsiedniej wyspie widzę wyraźne światło, ale nie ma żadnego mostu. Świeci tam niczym miraż. Czy są to jakieś ziemie wyniszczone przez wojnę pomiędzy Evanuris a zapomnianymi? Opiekun Haven. Też jakieś skały przeogromne. Co to za wirę? Wielkie. Niczym skały wokół Saturna. Czy tam wokół której to były planety? A Saturn miał wokół swojej jakieś te, zapomniałem nazwy, orbity. A i teraz mamy podróże pomiędzy różnymi oświatami, okej. To podróż będzie o wiele szybsza. Dobra, jestem zadowolony ze swojej ekipy. Ale patrzcie, ile tych światów już jest dostępnych. Na razie w sumie jeden będzie, ale w przyszłości jeszcze 5 kolejnych, czy tam ile? Dobra. No to ruszamy. Las Arlatan. No w sumie jakoś wcześniej i szybciej mogłem się teleportować do lokacji. Ale po wszystkich wydarzeniach bohaterowie zapomnieli ścieżki. Handluj. Sprzedaj cenne przedmioty, sprzedaj wszystko? A co ze spod trójkątem? Materiały. Ale nie wiem, które warto było sprzedawać, mówiąc szczerze. Wartość, siła frakcji, cenny przedmiot. No jest jakaś wartość. Ale nie wiem, czy te materiały się do czegoś nie przydadzą jakoś w przyszłości. Nie jestem pewien. Dobra, zobaczmy kup. Długi łuk. To jest jakieś ulepszenie odmienione przez pustkę topór wojenne. Stanie się trochę mocniejsze. No dobra. Zobaczymy, jakiś bonus, żem otrzymał. R1. Nie, to mnie niestety nie stać. Send your friends my way. Tell Amelia. A, czyli teraz postać? Ej, co ja ulepszę? Minus 22 obrażenia, że jak? Ale bez nadzieja. No to niedobrze. Myślę, że ten najlepszy ulepszałem. Zbierz. Co jest? Bohaterko, skup się na informacji. Aktualizacja biblioteki. Czy my to wcześniej czytaliśmy? Chyba nie. Kim jest Morrigan? Strife przyprowadził czarodziejkę imieniem Morrigan. Wygląda na to, że coś ich kiedyś łączyło. Niezbyt mi się to podoba. To nasz las, my go bronimy. A teraz ona się tu zjawia, jakby rządziła Arlatanem, niżej na stronie. Po napisaniu tego rozpytałem o nią. Morrigan trochę zadziera nosa, ale chyba każdy by taki był, mając taką rodzinę. Podobno jej matką była Flemeth, legendarna wiedźma z Głuszy, o której wciąż krążą opowieści. Ma córki wiedźmy w najróżniejszych miejscach. Zdaniem niektórych Flemeth była nieśmiertelna, więc nie wiem, co w związku z tym sądzić o Morrigan. Chyba się jej bać. Mówią, że Morrigan jest niezwykle niebezpieczną czarodziejką, że zajmuje się magią krwi, że jest zmiennokształtna, że potrafi zmieniać się w smoka, że była doradczynią inkwizycji i że miała więcej kochanków niż w lesie jest drzew. Wędruje po świecie bardzo tajemnicza,
i pojawia się, gdzie tylko się jej zachce. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale będę przy niej uważać. Morrigan. Jeżeli dobrze pamiętam, dokładnie w tej lokacji wcześniej z nią rozmawiałem. Tędy. Chyba zgrana wiadomość, Derin. Naprawdę trzeba było nalegać, żeby Melia wyszła wcześniej z głębi lasu. Było widać, że coś jest nie tak. Moja magia była inna. Powietrze było naładowane. Nawet poruszający liśćmi wiatr brzmiał jakby ostrzeżenie. Powiedziała mi, że mam iść przodem, zaczekać przy rzece. Byli tam też inni, kiedy zaczęliśmy widzieć światło na niebie. Jej Aravel już się nigdy nie pojawił. Tak mi przykro. Derin. To jest Morrigan, chyba. O ta? Whole flocks of birds scattered to the wind. I figured something wicked was brewing. Then the Hala made scarce, and I knew for sure. Ma nie powiedziała żadnego słowa. Nie mogę się upewnić. A w takim razie, którędy w ogóle jest misja główna? Mapa, postać... O, pod mapą zobaczmy w szczególności. Gdzie się muszę dostawać? Tędy. Wycieczka, nieznajomy zmysł, to będzie nowe zadanie. Czy jeszcze coś więcej zrobię w sumie? W samym mieście może warto było jakąś ekipę zmienić? Powiedzmy, że Harding i... nie wiem, Nef? Niech będzie. W ramach urozmaiceń, a i co jest? Potwierdź. No tak, w ramach urozmaicenia zobaczymy. No to w sumie zaraz będziemy chyba przy misji. Pomóż Harding ćwiczyć jej zdolności. No w sumie ten teren już wcześniej dosyć szczegółowo sprawdzałem, czyż nie? That must be Arlathan itself, the capital city. I don't imagine it floated back in the day. No, rzeczywiście lokacja dosyć przepiękna, patrzcie na te wszystkie krajobrazy. Geograficznie gra moim zdaniem wygląda rewelacyjnie, jeżeli chodzi o krajobrazy w szczególności. Bardzo przyjemny styl graficzny. The Illuvians working. We're finding help. It's not a bad start. This started with us failing to finish the last job. Okay, it's not a bad second start. Maybe the third will be perfect. Dobra, w tym miejscu będę musiał ukończyć odcinek. Jeżeli interesuje was kontynuację, to wykonamy misję od Harding. Więc tak, polecam zostawić lajka za dzwonka. No i w sumie tyle. Ja się z wami żegnam. Do jutra.